Szczęść Boże, Maria Kaliściak, zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie, południu i zachodzie Europy układy niskiego ciśnienia z frontami. Nad pozostałym obszarem kontynentu układy wysokiego ciśnienia. Wyż, choć już nieco słabnący, rozciągnie się także nad obszarem naszego kraju, przez co napłynie bardzo ciepła masa powietrza. Ale o tym, co w Polsce, to za chwilę spójrzmy na początek na pogodę w Europie. I tu dziś dużo słońca. Miejscami jedynie może pojawić się więcej chmur z opadami deszczu i lokalnymi burzami. Tylko w Moskwie temperatura wyniesie 21 stopni. W pozostałych miejscach będzie w okolicach 30 i nawet nieco wyżej. Także gorąco. No i taka wysoka temperatura będzie również w Polsce. Nie tylko dziś, ale w ciągu najbliższych dni również. Tylko w górach spodziewamy się opadów deszczu i lokalnych burz. W pozostałych miejscach będzie bardzo słonecznie, miejscami nawet bezchmurnie. 24 stopnie wskażą termometry nad morzem i to będzie dziś najniższa temperatura. Najwyższa zaś we Wrocławiu i Zielonej Górze. Tam po 30. W pozostałych miejscach głównie 28-29 kresek. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie nieznacznie spadnie i wyniesie 1022 hektopaskale. I przed nami jeszcze szczegółowy przegląd regionów. Zapraszam.